Dzisiaj w naszym cyklu uciekamy z Illinois i szukamy sobie szczęśliwego i dobrego miejsca do życia. Przenosimy się do Bostonu, w sumie niedaleko, biorąc pod uwagę Stany Zjednoczone i lot samolotem, a po drugiej stronie, właśnie w Bostonie, jest Marcin Bolec, dziennikarz Białego Orła. Dzień dobry, Marcin. Dzień dobry Państwu. No to rozumiem, że jeżeli chodzi o życie polonijne, to ono tętni. Najlepszym tego dowodem jest to, że no jesteś dziennikarzem tam na miejscu i prowadzisz polskojęzyczny jednak między innymi fanpage na Facebooku. Tak, no, także może kilka słów o mnie. Ja już mieszkam w Bostonie od 20 kilku lat i od 18 lat wydaję gazetę Biały Orzeł, która ukazuje się tutaj właśnie w Bostonie i również w innych jeszcze stanach. Także jest o czym pisać, chociaż teraz podczas tej pandemii, no, życie polonijne troszeczkę zwolniło jakby tempo, ale ogólnie dużo się dzieje, prawda? Boston jest dość takim specyficznym miastem, dość ciekawym miastem. Tutaj odnośnie Polonii mamy polską parafię, prawda? Jest duża, bardzo prężnie działająca polska szkoła. Jest nawet polska dzielnica, którą burmistrz Bostonu około 12 lat temu jakby zadedykował jako taki polski trójkąt, prawda? Ciekawostką jest to, że w Bostonie na początku XIX wieku ukazywało się 5 dzienników. Prawda, 5 polskich dzienników w języku polskim. Także tutaj Polonia była dość spora. Teraz wiele osób mieszka poza Bostonem i do Bostonu po prostu przyjeżdża, do tej polskiej dzielnicy, do polskiego kościoła, prawda, są polskie sklepy, różne polskie organizacje. Także ogólnie dużo się dzieje w Bostonie. A biorąc pod uwagę ceny, przechodzimy już do tej prozy życia, która jest jednak bardzo istotna, no bo ktoś może powiedzieć, że generalnie Boston a Chicago, no to jest niewielka różnica, oprócz tego, że Boston to jest jednak dużo młodości i świeżości, bo to przecież miasto studenckie. Tak, no Boston ma ponad 100 wyższych uczelni tutaj w obrębie Bostonu, prawda, i okolic, także studentów jest bardzo dużo. Jest to miasto, no nie jest to tanie miasto, prawda, bo wiele osób po tych najlepszych szkołach typu MIT czy Harvard zostają potem w Bostonie i otrzymują dobre prace, dobrze płatne, także jakby napędzają, prawda, zapotrzebowanie na mieszkania i są, prawda, skore płacić duże ceny. Także tak dla porównania na przykład, prawda, mieszkanie jednopokojowe około 800 square foot, wynajem na miesiąc kosztuje około 3,5 tysiąca, prawda, dolarów. Także nie jest to mało, ale takie są mniej więcej ceny w Bostonie. A biorąc pod uwagę domy, taką uśrednioną albo dla przedmieść i dla centrum Bostonu, no bo wiadomo, że każde przedmieście prawdopodobnie jest tak jak w Illinois, ma różne podatki. Tak, no w Bostonie płaci się około mniej więcej 10 tysięcy dolarów za milion wartości, prawda, nieruchomości. No a te nieruchomości są w milionach, prawda, bo takie mieszkanie właśnie, co mówiłem przed chwilą na odnośnie wynajmu, kosztuje około miliona dolarów, 900 tysięcy, żeby je kupić. Także domy, no domy Boston, no są. W Bostonie nie ma dużo w sumie domów, prawda, są pewne dzielnice, gdzie są te domy, ale takie naprawdę dzielnice domowe to są poza Bostonem, w obrębach Bostonu. No i tam domy są prawda, od miliona w górę, w zależności od dzielnicy, od miejscowości. I tam nawet podatki są jeszcze wyższe niż w Bostonie, ale też te miasteczka wokół Bostonu mają, prawda, lepsze szkoły niż szkoły w Bostonie. No to życie nie mam co cię pytać, to takie trochę pocieszające dla nas w Illinois, że są miejsca, gdzie jest równie drogo, a nawet jeszcze drożej, no bo taka jest między innymi charakterystyka Bostonu. Atrakcje turystyczne w Bostonie i w okolicach? No jest ich dużo, prawda? Boston jest jednym z tych miejsc w Ameryce bardzo często odwiedzanym przez turystów z całej Ameryki, z całego świata. Na pewno szkoły są tym czymś, co ludzi bardzo tutaj interesuje. Bogata historia samego miasta, bardzo stare miasto, prawda, jak na Stany Zjednoczone, a położone nad pięknym oceanem, także w lecie turystyka taka, prawda, plażowa, wypoczynkowa kwitnie. Cały ten region, prawda, Nowej Anglii jest dość atrakcyjny, bo na północ od Bostonu mamy stan Maine, New Hampshire, prawda, Vermont, bardzo fajne tereny na różne wycieczki takie krajoznawcze w lecie, w zimie, wspaniałe, prawda, tereny na narty. Także ogólnie ta część kraju, no, jest bardzo zróżnicowana. Są cztery, prawda, cztery pory roku. Ta nasza złota jesień, ta indiańska jesień, prawda, kiedy temperatury tutaj w Bostonie, okolicach są dość ciepłe, aż do listopada, początku grudnia. Także no, jest to bardzo takie przyjemne w sumie miejsce do mieszkania.
bardzo porównywalny bym powiedział do Polski, prawda, w sensie 4,5 roku i takiego klimatu europejskiego. A powiedziałeś Nowa Anglia, no to błyskawicznie przejdę do tematu sportowego, no bo jak ktoś słyszy Nowa Anglia, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale generalnie na świecie, no to ma z tyłu głowy oczywiście patriotów i Toma Brady. Bardzo przeżyłeś to, że odszedł do Tampa Bay? Znaczy ja pewnie mniej niż tacy prawdziwi fani, prawda, patriotów, bo ja jestem takim fanem, ale takim fanem raczej niezbyt takim, prawda, ogromnym jak inni, ale na pewno to będzie duży cios dla drużyny. No i drugi taki dość tutaj popularny, prawda, gracz patriotów, Gronkowski, który odszedł, prawda, na emeryturę, no ale teraz znowu powrócił do gry i będzie grał z Tomem Bradym, prawda, na Florydzie. Także tutaj ludzie bardzo przeżywają, no, wszystkie sporty. Te drużyny nasze bostońskie dość dobrze stoją, prawda, od Red Soxów, Celtics, Patrioci. Także jest duża taka, no, dużo osób, prawda, się tym interesuje i im, prawda, kibicuje, a niekoniecznie reszta kraju. No wiem, no i akurat tutaj biorąc pod uwagę Chicago i Boston, no to między innymi jest tak, jak powiedziałeś przed chwilą z tą resztą kraju, że niekoniecznie się lubimy, ale być może dlatego, że bardzo często ze sobą rywalizujemy. Ja akurat pamiętam taką rywalizację, bo od kilkunastu lat siedzę w loży prasowej, w loży dziennikarskiej na meczach Chicago Blackhawks. Jak w 2013 roku graliśmy właśnie z Boston Bruins i wygraliśmy tę rywalizację, kończąc zresztą serię finałową w Bostonie. Ale dobrze, o sporcie zapomnijmy, choć sport jest oczywiście bardzo ważny, chociaż teraz jest wygaszony, podobnie jak wszystko podczas pandemii koronawirusa. Jak jest, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w Bostonie i na przedmieściach Bostonu? Są takie punkty, miejsca newralgiczne, tak jak u nas na przykład południe Chicago? Są, prawda, pewne dzielnice, gdzie po prostu trzeba, załóżmy, uważać, ale ogólnie miasto jest dość bezpieczne. Ja już tu mieszkam 22 lata i nie miałem nigdy sytuacji takiej, że bym się czuł, prawda, jakoś, nie wiem, zagrożony, czy odczuwał to niebezpieczeństwo. A także wydaje mi się, że Boston jest dość takim przyjaznym miastem. I sam fakt, że tu jest tyle, prawda, tyle młodych osób z całego świata, które chodzą do tych szkół, prawda, także no musi być, prawda, bezpiecznym miastem, no bo wiele rodzin te dzieci tu wysyła. Także tym powiedział, że Boston jest raczej takim, no, bezpiecznym miastem. Jak sobie radzicie pod kątem ekonomicznym, psychicznym z koronawirusem? Prawda, w samym mieście Bostonie, no, przemysł, który tutaj mamy, takie te główne, jakby, załóżmy, gałęzie takiej gospodarki, to są finanse. A w Bostonie jest bardzo dużo firm, prawda, które zarządzają pieniędzmi, prawda, dla planami emerytalnymi dla ludzi w całej Ameryce. Jest dużo firm biotechnologicznych, a, prawda, jest ogromna ilość szpitali, prawda. Także to są wszystko takie raczej, no, gałęzie przemysłu, które są potrzebne zawsze, czy ekonomia dobrze stoi, czy ekonomia źle stoi. Teraz w dobie obecnej, prawda, wirusa, no to, prawda, ja pracuję dużo z domu, ale wiele osób, co wiem, prawda, które właśnie pracują, czy w finansach, czy w biotechnologii, czy w technologii, bo tu dużo startupów, no wszyscy pracują z domu, prawda, także może ten taki jakby impact, prawda, no, ekonomiczny może być, prawda, mniej odczuwalny dla pewnej grupy osób. A psychologicznie, jak sobie z tym radzicie? Jak w ogóle patrzycie na całe Stany Zjednoczone i na tą całą sytuację? Ty, z dziennikarskiego punktu widzenia, no bo te Stany wszystkie, które się otworzyły za wcześnie, teraz z kolei się zamknęły. Choć nie brakuje też osób, które twierdzą, że nie ma żadnego koronawirusa, że to jest wymysł. Znaczy, koronawirus jest, prawda, i wiele osób się może łudziło, że jak będzie lato i będzie ciepło, to jakoś go nie będzie, czy jak się wszystko otworzy, to on zniknie. On nie zniknął. To, że gubernatorzy różnych stanów powiedzieli, że otwieramy teraz ekonomię danego stanu, to wcale nie znaczy, że koronawirus to usłyszał i po prostu uciekł, prawda? I tego dowodem jest Floryda czy Kalifornia, które się otworzyły chyba trochę wcześniej niż inne stany. W naszym stanie, prawda, gdzie jest gubernator taki republikański, ja mieszkam w Bostonie, który jest prowadzony przez burmistrza, prawda, demokratę, ale akurat pod tym względem obydwoje się dość zgadzają odnośnie, prawda, jak reagujemy na wirusa i, no, i na pierwszym miejscu stawiają sobie, prawda, ludzi i bezpieczeństwo.
dlatego ich takie podejście do tego wszystkiego było takie, bym powiedział, dość konserwatywne, prawda? Byliśmy zamknięci dłużej może niż inne Stany, te zaostrzenia były może troszkę większe. Otwieranie tej ekonomii jakby trwało może dłużej, bo były pewne takie jakby etapy, kiedy się otwierało. Także to mi się wydaje, stawia ten jakby region cały w lepszym świetle niż wiele innych Stanów. I jak patrząc na numerki, prawda, w sensie ilość zachorowań, ilość śmierci, prawda, codziennie, to Massachusetts jako stan dość dobrze wygląda relatywnie, bo to wszystko jest relatywne oczywiście do innych Stanów, tak jak powiedziałem, Floryda czy Kalifornia, czy Texas teraz nawet. No i właśnie miałem o tym powiedzieć, że jak to dobrze, kiedy czasami, szczególnie w takiej sytuacji kryzysowej, dwie opcje polityczne, czyli republikanie i demokraci, potrafią iść pod jednym sztandarem i potrafią trzymać jedną linię, bo to wychodzi tylko i wyłącznie dobrze dla ludzi, a o to w tym wszystkim chodzi. Marcin Bolec, dziennikarz Białego Orła, był gościem Wiadomości Datka. Jeżeli ktoś ma ochotę podglądać, polecam m.in. fanpage na Facebooku, bardzo bogaty w różnego rodzaju wydarzenia, choć troszeczkę chudszy, biorąc pod uwagę pandemiczną sytuację, ale mam nadzieję i ty pewnie również, że to wszystko już niedługo ruszy jak z kopyta i wrócimy po prostu do prawie normalnej rzeczywistości, bo ponoć tej normalnej to raczej już nie pozostamy przez najbliższy, dłuższy czas. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam serdecznie, miłego dnia, będziemy w kontakcie, do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia. Wiadomości.com. Twoje źródło informacji.